Dzień dobry, ja dzisiaj zaczynam nowy dzień szklanką elektrolitów Natrzo. Bardzo proszę, by pobudzić organizm do działania. Później będzie jeszcze jedna dawka dla naszego mikrobiomu. Taki specjalistyczny koktajl zdrowia. A później dopiero kawa. No. Także zaczynamy nowy dzień. A ja przy okazji życzę Wam miłego oglądania, bo dzisiaj zapraszam Was na Daily Vlog ze mną. Jestem gotowa już do wyjścia, gdzie lecę, w bardzo fajne miejsce i będę coś robić dzisiaj z moimi włosami. Na razie Wam jeszcze nie zdradzę gdzie, zobaczycie, bo będę nagrywać właśnie dzisiaj vloga, stąd też statywy w mojej wielkiej torbie, która ratuje mnie właśnie w takich sytuacjach, bo mogę wszystko, słuchajcie, do niej zmieścić. Co mam dzisiaj na sobie? Mam na sobie taki żakiecik z Zary, który kupiłam jakiś czas temu. On jest wykonany w 100% z bawełny, ale strukturą bardzo przypomina len. Pod tym żakiecikiem mam taki bezrękawnik, taką bluzeczkę, golfik, taki półgolfik z Reserved, też już ma kilka dobrych lat, biały. Do tego jeansy rozszerzane na dole z Zary, wygodne mokasyny, które też kupiłam kilka dobrych lat temu. Wszystko stare, słuchajcie. No i oczywiście tote bag od Furli. Wszystko stare. Ja stara, ale z młodym duchem. To jest najważniejsze. Lecę i zaraz Wam pokażę, gdzie będę i co będę robić. Trzy produkty, z których dzisiaj korzystaliśmy dla wykonania mojej fryzury, którą Wam za chwilę pokażę, czyli mamy szampon do codziennego stosowania K18, mamy maskę, którą Wy też już doskonale znacie z mojego kanału i wiele razy Wam ją pokazuję, i nowość, czyli taki, a to słuchajcie, olejek. Dla mnie nowość w ofercie. Niedługo powiem Wam coś więcej na jego temat, ale zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No dobra, jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jak wyglądam? Tada!
proszę, jakie mam piękne włosy. Pięknie ułożone. O, wygładzone, delikatne, miękkie, zrobioną grzywkę. Co wy na to? No ja czuję się idealnie. Dowiedziałam się dzisiaj wielu fajnych rzeczy, między innymi nowa technika nowa technika działania na moich włosach przy użyciu trochę innej szczotki. To, jak muszę o moje włosy zadbać, czyli koloryzacja, o której muszę pomyśleć, przede wszystkim właśnie widzicie tutaj, gdzie mam jaśniejszy kolor i odrosty. Co muszę zrobić na końcówkach moich włosów, żeby też o nie dobrze zadbać. No i jak wiecie, oczywiście pielęgnacja, z której ja cały czas korzystam, K18, idealnie dobrane produkty do naszych włosów. Ale przy okazji, skoro dzisiaj już tutaj jestem, to jest ze mną osoba, która dzisiaj opowie Wam coś wyjątkowego, coś szczególnego, między innymi na temat akcji, o której powinniśmy głośno mówić, o której powinno się częściej mówić i która jest dla nas kobiet niesamowicie ważna. Afryka 18 i Fundacja Ogólnopolska Fundacja Kwiat Kobiecości połączyły siłę. Przez cały miesiąc na naszych social mediach edukujemy, wspieramy Fundację Kwiat Kobiecości, ale również szerzymy profilaktykę zdrowia kobiet, profilaktykę raka szyjki macicy. Przez cały miesiąc produkty marki K18 możecie kupić w tańszych cenach, a procent ze sprzedaży tych produktów przekazujemy na Fundację Kwiat Kobiecości. Super, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę. Link znajdziecie oczywiście w opisie i tam będziecie mieć wszystkie produkty marki K18. I pamiętajcie, że cytologia raz do roku ratuje życie i nie bójmy się chodzić do ginekologa. Tak jest. Max przyjechał po mnie, odebrał mnie właśnie od fryzjera. Dzień dobry. Powiedz kochanie, jak Ci się podobają moje włosy? Dobra, bardzo dobra. No widzicie, tylko tyle? Kiedy łofali? Łożał talent i joy. Tak. Masz powiedzieć, że są piękne. A, bardzo piękne. No, słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z zabiegu. Włosy są niesamowicie mięciutkie i przyjemne w dotyku. No i oczywiście produkty K18. Zresztą słyszeliście, bardzo fajna, ciekawa akcja, którą myślę, że no warto wspierać, tak? Bo rozmawiamy o cytologii, rozmawiamy o raku szyjki macicy, a dodatkowo o świetnej marce i wspaniałych produktach. Także my jedziemy dalej ogarniać dzień z moimi nowymi włosami. Teraz wpadłam na szybką kawę na Saską Kępę do Vincent. Mają tutaj naprawdę bardzo dobrą kawę i powiem Wam szczerze, pyszne pieczywo, a najlepsze to są słodkości. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać i co? Kupiłam pączka ze słonym karmelem. A ja dzisiaj zabieram się za gotowanie i będzie młoda kapusta. Tak bardzo się cieszę, że już zaczynają się pojawiać sezonowe warzywa i owoce, ponieważ ja uwielbiam. No i biorę się za gotowanie, krojenie kapusty, młode ziemniaczki. Będzie pyszny obiad. To
To jest najwyższy czas, że dzisiaj muszę zrobić porządek w tej oto szufladzie. I pewnie tak sobie myślicie, no tak, ale co tutaj układać, co tutaj organizować i co tutaj robić? No powiem Wam szczerze, że jest. Po pierwsze to muszę umyć wszystkie pojemniki, które się tutaj znajdują i całą szufladę wyczyścić dokładnie. Po drugie muszę też zrobić selekcję w tym, co mam, bo powiem Wam szczerze, że jest tu kilka takich produktów, z których kompletnie nie korzystam. Nie są mi potrzebne. Poza tym mam też kilka nowych, które chciałabym też przetestować i gdzieś je muszę ulokować. Także zabieram się do roboty i ogarniam kosmetyki kolorowe. Pierwszy krok to oczywiście wyciągnięcie wszystkiego. Myślę, że wywalę to zaraz na łóżko. A później umycie szuflady, następnie umycie pojemników, selekcja kosmetyków, co zostaje, co odkładam, co jest zużyte, co oddam i tak dalej. A później będziemy to wszystko układać. No, jak to pięknie wygląda, takie czyściutkie, uwielbiam, słuchajcie, ten moment. To teraz robię selekcję w kosmetykach i będę je tutaj układać, a później pokażę Wam, jak to w całości wygląda. Przy okazji informuję, bo zawsze też o to pytacie, takie pojemniki można kupić w Leroy Merlin, widziałam też kiedyś były w IKEA, w różnych kolorach, nie wiem, czy są jeszcze takie właśnie białe, ale widziałam też bezbarwne, także spokojnie dostaniecie je w różnych sklepach. I gotowe. Zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Wszystko ułożone, wszystko czego potrzebuję, jakieś zapasy do wykorzystania. No, powiem Wam, że bardzo mi się to podoba, jak to teraz wygląda. Jak widzicie, moich kosmetyków makijażowych nie jest dużo, ale wszystko to, z czego korzystam, co zużywam i co jest dla mnie istotne właśnie w makijażu. Wreszcie wskoczę pod prysznic. Muszę zmyć makijaż, więc zaraz to też zrobimy razem, ale coś Wam pokażę, coś nowego. Tak, jest to szczotka. Otóż kto mnie śledzi tutaj na kanale, ten doskonale wie, że ja niestety, ale nie polubiłam się ze szczotką Olive Garden. Największy problem mam z tą szczotką podczas czesania moich włosów na mokro i stwierdziłam, że to jest najwyższy moment na to, najwyższy czas na to, żeby zmienić szczotkę. I dzisiaj po rozmowie z Iwonką zdecydowałam się właśnie na markę Framar. Iwonka mnie namówiła, ponieważ ma włosy bardzo podobne do moich i namówiła mnie na tą szczotkę, powiedziała, że jest genialna, muszę ją wypróbować, muszę ją przetestować, zobaczyć co i jak, i gwarantowała mi, że szczotka sprawdzi się na moich włosach. Tak sobie pomyślałam, że może zrobimy taki pierwszy test na żywo. Zaraz ją tutaj otworzymy. Jak ona rzeczywiście się sprawdza na suchych włosach. Ale jak ona jest piękna. No zobaczcie na to. Widzicie te delikatne kwiatuszki? Taka niebieska. Bardzo leciutka. Ma w ogóle takie włoski, znaczy te, jak to się nazywa, te szpikulce, też takie bardzo delikatne, zakończone, jak widzicie, takimi tutaj kuleczkami, więc bardzo fajnie, bo sprawdzi się też super do masażu skóry głowy. Fajnie się ją trzyma. No dobra. Zobaczymy, jak czeszę włosy. Fakt. Rozkurzy głowę bardzo przyjemnie. Rozczesuje bardzo dobrze. No ale oczywiście ten, wiecie, ten test, taki test prawdziwy będzie w momencie, kiedy będę czesać włosy na mokro. Zobaczymy, jak będzie wtedy, ale już widzę, że na razie jest super. I to, na czym bardzo mi zależało, co niestety przy szczotkach Olive Garden u mnie jest katastrofą, to wyrywanie włosów. A tu widzę, że żadnego wyrywania nie ma i bardzo przyjemnie się rozczesuje. No zrobię Wam taki test na pewno. Sprawdzimy na mokrych włosach i zobaczymy co i jak. Ale szczotka jest przepiękna. No i są też dostępne inne kolory. Ja mam wersję Iris.
proszę bardzo. Dobra, zabieram się za demakijaż. Prysznic zaliczony, wysmarowałam się właśnie takim brązującym, rozświetlającym balsamem do ciała od Dax Sun Zanzibar. Powiem, że całkiem fajnie pachnie, taki lekko karmelowy zapach. Testuję, sprawdzam, zobaczymy jak będzie, ale co chciałam powiedzieć. Demakijaż wykonałam przy pomocy kojącego płynu micelarnego od Basic Lab i jest genialny ten produkt. Następnie oczyszczanie, oczywiście Lumispa i ta głowica do skóry normalnej, ta tradycyjna głowica, do tego napka i żel, który użyłam, Bondi Sands Freshen Up. I teraz po kąpieli, co mi zostało? Nakładam sobie przede wszystkim Illa Aesthetic, czyli kremowe serum z mikromasażerem do stosowania w okolicy oczu. Ja ten produkt uwielbiam i nie pytajcie mnie, ile już opakowań go zużyłam. To jest po prostu tak genialny kosmetyk, tak cudowna konsystencja, to rozświetlenie. W ogóle to, zobaczcie to, widzicie to? Widzicie te baby hair? To są właśnie peptydy kolagenowe i dzisiaj najlepsze jest to wszystkim to, że po wyjściu z zabiegu z K18 po prostu wszędzie mi sterczały włosy, tak o, w każdą stronę te baby hair. O, tu, proszę bardzo, rosną jak szalone i stoją jak czułki. No ale dobra, co chciałam wam powiedzieć, to to, że cały czas systematycznie stosuję i wracam z ogromną przyjemnością właśnie do tego kremowego serum z mikromasażerem. U mnie sprawdza się genialnie, czy to jest wieczorna pielęgnacja, czy to jest poranna pielęgnacja. Bardzo, bardzo lubię ten produkt, a jeszcze muszę wam powiedzieć, że teraz jak już przyjdzie lato i będą takie dosyć gorące dni, to na przykład w wieczornej pielęgnacji taki schłodzony ten mikromasażer kilka minut przed użyciem wsadzacie do lodówki, schładzacie go sobie jeszcze dodatkowo, cały produkt, konsystencję i nakładacie w wieczornej pielęgnacji właśnie na okolice tutaj oczu. Zobaczycie, jaką będziecie mieć niesamowitą ulgę i przyjemność ze stosowania tego produktu właśnie w takie gorące dni. Zobaczcie, jak on się momentalnie wchłania. To jest raz, dwa i sama przyjemność ze stosowania tego produktu. Co jeszcze? Dzisiaj obowiązkowo Illa Brow, to jest ten dzień, kiedy sięgam po serum do brwi, które też cały czas regularnie stosuję. Chociaż teraz powiem wam, że ja już uzyskałam taki efekt, na jakim mi zależało i nie jest to codzienne stosowanie wieczornej pielęgnacji, tylko nakładam tak co drugi, co trzeci dzień właśnie wieczornej pielęgnacji. To samo robię serum Illa Lash, czyli serum do stosowania właśnie tutaj do działania na nasze rzęsy. I cały czas powiem wam, te rzęsy wyglądają przepięknie. Raz. Jedno pociągnięcie pędzelka, nic więcej nie dokładamy, nie przyciągamy, nie bawimy się więcej, nakładamy odrobinę serum na linii rzęs i nie nakładam dzisiaj żadnego serum na twarz. Dzisiaj nakładam Illa Aesthetic, czyli maskę na noc, też z takim bardzo fajnym rozwiązaniem, czyli z tym takim mięciutkim języczkiem, aplikatorem. O, widzicie? Mamy tutaj konsystencję. Nakładamy. Ja jeszcze lubię trochę dekolt, żeby już tak było kompleksowo. Jezu, normalnie mam czułki. Przysięgam, mam czułki na głowie. I teraz co robię? Tyle jeśli chodzi o aplikację. Illa Aesthetic, całonocna maska. Rozsmarowuję. W ogóle bardzo lubię ten efekt na mojej skórze, że, teraz, że ona się robi po aplikacji tej maski taka zmatowiona. Widzicie to?
Mam nadzieję, że wy to widzicie. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało na tym moim błyszczącym się czole. Ale to jest świetny efekt, zwłaszcza dla osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą i nie lubią tego takiego glow, takiego świecenia się, błyszczenia. Patrzcie na to. No, widzicie to zmatowienie? Super jest ta maska. Ja ją po prostu uwielbiam, nakładam sobie, tak jak widzicie, w różnych miejscach, rozsmarowuję i zostawiam na całą noc, ona sobie działa, rano skóra wygląda super, jest nawilżona, świetny produkt, fajne aplikacje, super składniki aktywne. No i teraz ja i moje czułki możemy się z wami pożegnać, chociaż nie, jeszcze coś wam pokażę. Fajną książkę czytam, więc myślę, że warto. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałam wam pokazać książkę. Książkę, w którą się totalnie wkręciłam, którą czytam w każdym możliwym momencie. Bo tak naprawdę od początku tego roku czytam książki rano. Wtedy mam więcej czasu i poświęcam go właśnie na czytanie, ale ta książka sprawiła, że po prostu sięgam po nią w każdej wolnej chwili. Jest niesamowicie gruba, zaraz zobaczycie. I co to takiego jest? To jest właśnie to. Książka, która nazywa się Neurohacking. Jest to już trzecia książka autora Karola Wyszomirskiego. I muszę wam powiedzieć, że już jakiś czas temu mój tata opowiadał mi o biohackingu, ale jakoś totalnie nie wkręciłam się w ten temat. Dopiero jak zobaczyłam tę książkę u Justyny na Instagramie, a Justyna ma takie małe konto, to jest dziewczyna, która jest w podobnym wieku jak ja, natomiast ma niesamowite ciało, w ogóle bardzo siebie dba, ćwiczy regularnie, czyta fajne książki, przyjmuje fajne suplementy, jeździ na fajne takie obozy związane z rozwojem, z ćwiczeniami i nie tylko. No, widać, że stawia na siebie. No i tam czasami sobie z Justyną rozmawiałam o różnych kosmetykach i tak dalej. No w każdym razie przyuważyłam, że Justyna czyta tę książkę. Jeszcze wtedy jej nie pokazywała, ale były tam takie fajne wycinki w tej książce, które mówiły między innymi o tym, jakie tam suplementy przyjmować i tak dalej. No i miałam się tak zapytać Justyna, o co chodzi, aż w końcu Justyna pokazała książkę, bo mówi, że tyle było pytań, że pokaże książkę, co to takiego jest. No i zobaczcie, książka jest niesamowicie gruba. Ja oczywiście mam tu wszystko pozaznaczane. Jestem mniej więcej w tym miejscu, czyli zaraz będę ją kończyć. Ale ja się w to tak wkręciłam. To jest nieprawdopodobne, jak działa nasz mózg i czego można się na jego temat dowiedzieć. A jeszcze bardziej nieprawdopodobne jest to, jak można pobudzać mózg do działania. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o dobrą pamięć i koncentrację, ale tak naprawdę o wszystko. Dzisiaj nie będę wam na temat tej książki się wypowiadać. Może zrobię jakiś oddzielny materiał i trochę więcej opowiem właśnie o neurohackingu. Ale zanim to zrobię, to chciałabym przeczytać jeszcze dwie wcześniejsze książki tego autora, czyli Biohacking i Biohacking dla osób już takich zaawansowanych. I wtedy dopiero będę mogła wam powiedzieć coś więcej, ale jeśli interesują was tematy rozwojowe, zdrowotne, jeśli myślicie o sobie w takim pozytywnym znaczeniu, że chcecie się rozwijać, czytać, ale też działać na swoje ciało, na swoje zdrowie, wspomagać się różnymi fajnymi technikami i nie tylko, to koniecznie musicie sięgnąć po tę książkę. Naprawdę gorąco polecam. A teraz kończę, bo leży tutaj przy mnie ten pan, który już chce się tutaj na poduszce położyć. Także czas najwyższy się pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten luźny vlog i taki dzień ze mną. A my oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki. Pa!